Siema, 14 czerwca mamy. Mamy rozmieszane w opryskiwaczu mocznik i siarczę magnezu. Mamy przyszykowany właśnie na ostatni raz, żeby na rzepak wjechać teraz. Już jest cały praktycznie przekwitnięty, kwiatków nie ma. No właśnie mamy rozmieszane i teraz wiadomo, to się trochę zimne robi, jak mocznik mieszamy. Dlatego teraz co weźmiemy, wypompujemy do mauzerów. Przywiozę 4 mauzery, wypompujemy, drugi raz rozrobimy, rozpuścimy sobie, żeby się przez dzień nagrzało i wieczorem w nocy tato pojedzie, to jeszcze rzepaki opryska i rzepaki będziemy mieli wtedy na ten sezon zakończony. Tutaj mamy, widzicie, pan Józef, jak to z siarczanem. On jest taki w środku wilgotny, że się przyczepia, nie da się całego wytrzepać. To wtedy bierze, porozkładą na słomku, troszkę poleży i wtedy fajnie wszystko można wysypać z worków, nic nie zostanie praktycznie. Jeszcze w planie na dzisiaj jest wymiana tego siłownika, znaczy wymiana, wykręcenie go, żeby można go było zabić do naprawy. No i może jak będą chęci, będzie czas, to jeszcze bym umył gruber i siewnik. Bo stoją tak pod dachem, jeszcze nie umyte. Idzie tato. Tak jest. Co, przed chlebogryzarą to ustawić? Może to w tym miejscu. Tutaj przed tymi, żeby było przejście między tymi. Tak, to na gładko. Raz, dwa, trzy to odjedziemy. Cztery. Musimy traktorem podnieść, czyli to życie tej kuczy, tej siłowni. Zaraz widzę. Józek Kudzianowski. Aleksu, spokojnie. Do wariatu. No jakiemu, co to za śpiewy są? No i teraz kosek do tyłu poszedł. Aleks, ja idę do przodu, a nie z przodu wolne siedzenie, a ja będę z tyłu. Aleks, co tył? Trzymaj, żeby nie przeszedł do przodu. Trzymaj. Co za kurde wariat. Trzymaj. Kierunku, że poprzeczkę. No. Jest rzepak. O, łódczycie. O, głupiec. Kurde. Dwumetrowy. Hybryda. I co tam dalej będzie ciężko później. Pilot jeden i pilot. Ty przez okno, żeby nie wypadł. Nie. Ogrzewane siedzenie, fotel ogrzewany. Ojej. Co tam? No co? Żeby się zerwało pode mną. To chyba jeszcze Niemcy chodzi. Są robaki? Tak, są robaki. Nie patrzysz na nas?
Ja bym zlasał, ale popatrz. Pęknięte. Może tu wchodził taki. Trzeba będzie balkonik do 80 założyć i to wyzbierać. Ja bym zlasał. To jest las, ale pryskanie. Pryskanie jest. Przed żniwami. Ja las, ale... Przed żniwami ty nie możesz takich, kurde. Git to jest 6-8 tygodni. A byśmy cię fortezę wsadzili na kombajn tym. 80 na lince posadzili. No tylko żeby ręki i palce i nie, bo na kombajnie to tam. Prawa ręka i lewa tylko żeby działała. No, do sikania byśmy cię jakąś rurkę podłączyli, żebyś nie musiał wysiadać. Pewnie. Do pojemnicy. Albo rano w pampersa ubro i tyle na cały dzień. Ale masz tu. No. Fajnie, tak urokliwie to wygląda. Nie, trochę musi być mak. Roślina podporowa. Ale to chyba tak do połowy, dalej chyba nie ma. Witam. Dzisiaj 15 czerwca. Wczoraj w nocy tato opryskał rzepak. Całość. Jechał trochę pomału, żeby nie połamać. Jechał chyba do 6 na godzinę. No udało się opryskać wszystko. Skończył jakoś. Mówi, że o 4. Mówi, że o 4 nad ranem już był w domu. Także teraz mi zostało go opłukać. Zostało mu chyba, nie wiem, 40 litrów, to wypompuję do beczki. Opłuczę, umyjemy, żeby było czyste. Widzicie, tylko tu się troszkę ponaczepiało, a tak to chyba... Okej. Było okej. O, to jest ta kukurydza, co ostatnio. Marcin z panem Józefem przesypywali z przyczepki. Tu i jeszcze te dwa worki na własny użytek. O, popukałem troszkę. Niech to troszkę wyschnie teraz. I jeszcze mi został traktor. Widzicie tu koła, szyby. I będzie. Trochę to zajęło, bo to jeszcze inne sprawy przy okazji wynikły. A jeszcze jak pukałem, to najpierw rozłożyłem pojedynczo te ramiona. Opuściłem, także belkę normalnie sobie ziemi też opłukałem. Właśnie po moczniku, żeby to już nic nie było. Reszta to właśnie wypompowana, popłukane w środku też. Teraz niech to chwilkę obecnie. Cofnę wtedy kawałeczek i jeszcze traktor umyję i będzie do następnego oprysku. Siema, 17 czerwca dzisiaj mamy. Wczoraj za dużo nie nagrywałem, bo byli panowie wymienić pompę w opryskiwaczu. O tym wam historię tego opowiemy, jak będziemy odcinek nagrywać. Teraz mamy właśnie pompę wirową 550 litrów. Wam pokazał, ale to kurczę. Dali pompę nową. Gdzie? Patrzcie. To właśnie dali nową pompę. Cały ten blok zaworowy. Wałek nowy. Teraz jest kurde potężny. Nie mówię, jak od mulchera jakiegoś. No i wczoraj właśnie w ciągu dnia tam też pomagaliśmy panom z serwisu to wymienić. Kurde, podnosiłem, jaką pompę wkładaliśmy. To coś tutaj mi się w palcu chyba stało, bo boli. No i siłownik, ten co nam wyciekł wtedy. Co musiała być neutralizacja. No to przedni siłownik, widzicie, wykręcony. Z panem Józefem to pyk pyk zrobiliśmy. Dzisiaj tato zawiózł do firmy, co właśnie regenerują siłowniki. A wiadomo, można samemu kupić uszczelniacze i tak dalej, ale on już był robiony parę razy kiedyś w przeszłości.
i dalej cieknie. A dlatego zawóz tam, żeby od razu sprawdzili ten siłownik. Może coś tam jest jakaś wada, bo tak samo mieliśmy w cyklopku od obrotu siłownik, jak są tam dwa. No i cały czas ciek, cały czas przypuszczał olej. Wymienialiśmy te uszczelniacze. O, chyba znowu listonosz. No i zawiózł tam ostatecznie cały siłownik do firmy. Się okazało, że jest malutka rysa taka. Przeszlifowali, przetarli i od tamtej pory spokój. Siema, 18 czerwca. Wczoraj dużo nie nagrałem, bo patrzcie się co robiłem. Czaczki pitoliłem tutaj. Pachnie. Patrzcie się, pięknie. Uhuhu. Tego teraz tak trochę, żeby się zagęścił. Widzicie, muszę to pozbierać dzisiaj jeszcze, bo kurczę, odparzy się trawa. I widzicie, patrzcie, jak przycięty. Kurde. Super nowa. No, to też tak tylko mniej więcej, żeby się za... do góry podrosło, żeby się zarównało. Jeszcze mi tu pozostawało te, tamte poprzycinać, ale... No i to. Ale to już... Najpierw muszę to sprzątnąć. O, to też przyciąłem od razu. Jeszcze te dwa wysokie z drabinki. No, wczoraj grzało 27,5 w cieniu było. A dzisiaj jest teraz, patrzyłem przed chwilą, 31,5 w cieniu. Także pogoda najlepsza na należenie. Nie? Aleks? No pewnie. Pokażę wam hodowlę naszą. Jak nie wiem, parę filmików wstecz Marcin nagrywał, się troszkę pozmieniało. Podrosły ptaszyny. Patrzcie się jak siedzą. Patrzcie się. Hotel. Siedzą, spacerują sobie. A tutaj właśnie mamy im, później podrosną. Kurki, uwaga. Podrosną, to im tą siatkę ściągniemy tutaj po całości, żeby sobie przychodziły brojlery. Uwaga. To jest te kury takie, kurczę, mało bojaźliwe. Patrzcie, można normalnie łapać. Kiedyś była trawa, ale intensywnie skubią i nie ma. Strumyk. Tutaj orzech. Orzech jest, owoców za bardzo nie ma. Ale cień daje, dlatego go nie ścinamy. Fotowoltaika. No. Także tyle z hodowli. Rosną pisklaki. Ty co tu kosek szukasz? No, wcześniej trzymaliśmy je tutaj, jak były malutkie w tej skrzyni. Lampa. No to też to Marcin nagrywał, to wszystko wiadomo. A grzeje jak pierł. Chyba trochę wody tato nalał, żeby się znowu zagrzało. Wczoraj w nocy pojechał koło 21 zacząć. Nie wiem, czy tam coś nalał. Ma nalane chyba. No to pojechał pryskać przężyto na grzybówkę. Te trzy. Na owada, na skrzypionkę tam dorzucił. No i odżywki. Potas. Żeby coś tam trochę na tą suszę. Jęczmień popryskał też odżywką. No i skończył w sumie pryskać. Pszenicę popryskał jeszcze też. I skończył pryskać o 5. Chyba 20 się położył. Także nockę miał, można mu uznać za zaliczoną. Popryskany, no ale wiecie, jak w dzień 30 stopni, to nie ma za bardzo jak
Jak pryskać, tu kurde, patrzcie się co się stało. Znowu muszę neutralizację zrobić. Ojej, cyklobiko, coś nam się tutaj. Nie mu uszczelnia, cymering, będzie trzeba coś popatrzeć. Tutaj dałem ramki. Schowałem, żeby czasem pies nie posikał, jak na ziemi dam. Dałem na przyczepkę, żeby pszczoły osuszyły z miodu. Patrzcie się, jak fajnie wyczyszczone. Superowo. Będzie później co do gniazda wkładać. Przy wirowaniu dwie ramki nam się rozwaliły, bo nie były też do końca odbudowane. No ale reszta była ok. Także ja zaraz właśnie łyżkę muszę zaczepić i podjechać tam właśnie po te zrzynki. To jeszcze muszę siewnik umyć, kurde, tak stoi. Nie ma czasu. A powiem wam jeszcze ciekawostkę. Nie wiem, czy wiedzieliście, ja nie wiedziałem. Umowa długoterminowa dzierżawy to jest na 10 lat i nie załóżmy od 1 września do 31 października. Tfu, co ja gadam. Od 1 września załóżmy 2020 do 31 sierpnia 2030. To nie jest na 10 lat, bo według KPA umowa długoterminowa na 10 lat to jest na 10 lat i jeden dzień. Czyli musi być załóżmy od 1 października 2020 do 1 października 2030. No i już teraz wiem, bo musiałem właśnie aneksy do umowy dzierżawy porobić, przedłużyć ją o jeden dzień, bo miałem za krótkie o jeden dzień i mi się problem pojawił. Dlatego jakby ktoś nie wiedział, to umowa długoterminowa to musi być 10 lat i jeden dzień. Patrzcie, trzeba pyk. Kurde, skóra się potargała. Patrzcie państwo. Czasami rozróżnik tak nam. Ale nie teraz. Tu pojawił się taki problem, że chyba będziemy musieli tył rozkręcać koła, bo widzicie, bo tak hamulec blokuje. Albo był taki czas, że nie dało się delikatnie zahamować, bo normalnie hamulec brzytwa. Później się nie chciał hamować. A teraz zaś się jedzie i czasami samo tak zacznie przyblokowywać koło i będziemy musieli zobaczyć, co jest grane. A, zabezpieczeń muszę później, będę wiózł i zgubię łyżkę. Musimy zamykać, bo psy sobie otwierają. Do domu wchodzą później. Parcie tutaj się wyprawia. Kociareczka daje radę, niby nie można bez tej, że bez kosza kosić, ale wiecie, tam jest taki czujnik. Wiecie, Polak potrafi. Teoretycznie mamy tam taki rycerz wkłada, żeby cały czas wszystko pod spód leciało w mulcz. Ale no jak większa trawa czy mokra, to bez sensu ma się męczyć, jak sobie do tyłu wypluje, wyrzuci przez tą dziurę. Jak orka. Porozrzucę nawet śladu. Dlatego tak lepiej. No i idzie maszyneria. Troszkę jeszcze nierówno tutaj jest. To ogólnie kiedyś dom stał, taki wielki. No i go rozrównaliśmy, ziemi nawieźliśmy. Ale tu takie, widzicie, kępy. Teraz może jak będzie częściej kośrone, to się troszkę wyrówna.